trzy tarcze same trzyma sam Paweł Jędrzejczyk, również utytułowany zawodnik, czterokrotny zawodowy mistrz świata K1, multimedialista, mistrzostw Pucharów Świata, a także mistrzostw Pucharów Polski. Sam Tomasz Szymakowski ma na swoim koncie 52 zwycięstwa, z czego 28 nokautów. Jego rywal to również silny zawodnik, nazywany przyszłością węgierskiego kickboxingu i Muay Thai. Ma zaledwie 20 lat, ale na swoim koncie odnotował 48 zwycięstw i 7 porażek. Tomasz 20 razy nokautował swoich rywali. No i spytamy za moment tą kliniczną ma receptę. Czy doświadczeniem wygra z Węgrem w sobotę 28 czerwca? Tomasz Makowski, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, chyba siedem strzałów pod rząd. Pozwolimy założyć koszulkę na moment i przepytujemy, jaka jest recepta na tego Węgra Habasza? Znaczy, podpoczęszę nie podpierać, bo rozumiem, on ma zaledwie 20 lat, ale już trochę zwycięstw na swoim koncie. Czy doświadczeniem chcesz go pokonać na ringu? Czy doświadczenie przeważy szale na twoją korzyść? Myślę, że tak, jestem odpowiedź zawodnik. Jakaś taktyka już opracowana, szybki atak, czy może wolisz przeczekać, zobaczyć, co Habasz przygotował i odpowiedzieć szybko? Przede wszystkim konsekwencja. Walka wieczoru, Tomasz Makowski, drodzy Państwo, i Adrian Habasz z Węgier. Zapraszamy serdecznie. Tomku, Tomka, trzeba wspierać, trzeba kibicować, trzeba być w Kali Stulecia.